Witam, dzień dobry. Chciałbym tutaj zaprezentować sterownik, kontroler ładowania XHM603. Sterownik ten umożliwia nam kontrolę ładowania. Za pokrótce tutaj postaram się pokazać tak na szybko zasady jego działania. Sterownik wygląda tak, jak tutaj go prezentuję. Ma tutaj cztery zaciski śrubowe, oznaczenia, tak jak tutaj widzimy. Tutaj podłączamy baterię, czyli akumulatorek plus minus, tutaj wejście ładowarki, jakiś prostownik. Sterować, zarządzać ładowaniem możemy w zakresie tutaj od akumulatorów od 12 do 24 V. Ten zakres jest tak podaje tutaj producent, ten zakres jest trochę większy, bo sterownik umożliwia nam już załączenie tutaj ładowania od 8-8,5 V, a zakres jego ustawienia nawet 60 V. Zasada działania tego sterownika jest taka, że on po prostu za pomocą tego tutaj przekaźnika załącza nam plus na akumulator. Tak, tutaj mamy te dwa styki minusowe, to są styki, te zaciski minusowe są zaciski wspólne. Tutaj mamy wejście plusowe od prostownika i tutaj do akumulatora. O, nie wiem, czy to widać w ten sposób. I za pomocą tego przekaźnika, gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej ustawionej wartości, kontroler załączy nam po prostu ten plus za pomocą tego przekaźnika tutaj poda nam na akumulator. W ten sposób będzie go ładował do ustawionej wartości, powyżej której po prostu przekaźnik rozłączy nam to ładowanie, na przykład przy 14-14,5 V, przerwie ładowanie, odłączy plus i tak, aby akumulatora po prostu nie przeładować. Parametry ustawiamy za pomocą tych dwóch tutaj przycisków. Podłączę go tutaj, podłączamy go tak jak mówiłem wcześniej. Sterownik działa na załącza, wyłącza nam ładowanie ze względu na napięcie na akumulatorze, czyli podłączamy go po prostu pod akumulator. Tak, tutaj mamy plus, minus. Ja tutaj wykorzystam zasilacz laboratoryjny, tutaj taki nastawny, i widzimy, mamy tutaj 12 V, tutaj mamy 12,2, 12,4 ustawione tutaj. No i tak to wygląda. Przy tych dwóch przycisków możemy sobie tutaj zobaczyć, słabo coś nam tutaj widać, może tak będzie lepiej. Po prostu 12,2 mamy tutaj ustawione napięcie, poniżej którego, jeśli spadnie napięcie poniżej tej wartości na akumulatorze, sterownik nam po prostu załączy ładowarkę. Tak jak tutaj widzimy, jeśli obniżamy tutaj na zasilaczu, zaczyna nam po prostu spadać. Ustawione w tej chwili mam 8, tak? Jeśli nam spadnie poniżej 8, wtedy, tak jak widzimy, zapala nam się tutaj lampka, przekaźnik nam się załącza. Ustawienia po prostu wyglądają w ten sposób, że za pomocą tych dwóch przycisków, tutaj możemy sprawdzić sobie, jeśli naciśniemy krótko napięcie tego załączenia, dłuższe przytrzymanie wprowadza nas tutaj w stan ustawień. Tutaj za pomocą tych dwóch przycisków możemy zwiększać. Tak, za pomocą tego lewego zwiększamy, na przykład do 12. Ok, jeśli zostawimy go na chwilę wyłączonego, to nam po prostu zapisze ustawienia za pomocą prawego. Jeśli go przytrzymamy, ustawiam górną wartość, czyli napięcie na akumulatorze. Jeśli osiągnie tą wartość, sterownik nam rozłączy po prostu
prostownik ładowanie, tak? I w skrócie wygląda to w ten sposób. W tej chwili mamy załączony, ustawiony mamy tak 14,2 wyłączenie, 12,1 załączenie, tak? Tutaj widzimy na zasilaczu, kręcimy do góry. Tu mamy cały czas, widzimy załączone. Po przekroczeniu tej wartości 14, sterownik nam wyłączył ładowanie. Teraz spada. O, poniżej 12 spadnie. W tej chwili załącza. Załączanie polega na tym, że po prostu, tak jak tutaj widzimy od spodu, mamy tutaj plus od prostownika, czyli plus wejście, tak. Załącza nam po prostu na przekaźnik, załącza nam tutaj na plus do akumulatora. Taka jest pokrótce zasada działania właśnie tego sterowniczka. Mam nadzieję, że w czymś ten filmik pomoże. Także dziękuję, pozdrawiam.